Dzień dobry, witamy wszystkich razem z Markusem i dzisiaj porozmawiamy sobie na temat, dlaczego nie budujesz masy tak szybko, jakbyś mógł i tak dobrze, jakbyś mógł. Dlaczego nie jesteś tak zmasowany jak Markus? Zanim przejdziemy do tematu, zostawcie suba, żeby Markus się uśmiechał, bo ja się wtedy będę uśmiechał. Albo zaobserwujcie profil, zależy na jakiej platformie obecnie się znajdujemy. Punkt pierwszy, co do budowania masy. Brak cierpliwości. Co mam na myśli? Masę mięśniową budujemy długo, 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 terminowo. Nie jest to działanie, które możemy osiągnąć w parę dni, w parę tygodni, w parę miesięcy, jeżeli chcemy być naprawdę, naprawdę duzi. Tak naprawdę, jeżeli patrzymy na osoby, które naprawdę zbudowały bardzo dużą ilość masy mięśniowej, to są to osoby, które poświęciły temu Całe, całe życie. Niezależnie czy są na środkach, czy nie są na środkach, to mają jasno ustalony cel. Co mam na myśli? Jasno ustalony cel? Gdy masują, to masują, gdy redukują, to redukują. Nie mają cały czas zmianów, zmiany planów. Co mam na myśli? Troszeczkę przybyło mi brzucha, już nie widzę. Ośmiopaka, a sześciopak to już redukuje. Nie. Musimy się pogodzić z tym. Że gdy jesteśmy w okresie masowym, nie będziemy zawsze mega docięci. I nawet wręcz przeciwnie, docięcie na masie będzie nam przeszkadzało. Dlaczego? Ponieważ nie będziemy na tyle w punkcie anabolicznym. Nasz organizm nie będzie na tyle nawodniony, nie będziemy mieli tkanki tłuszczowej, nie będziemy na tyle silni, nie będziemy mieli na tyle energii, żeby ćwiczyć. Jak najciężej damy radę. A najważniejszym punktem co do budowania masy mięśniowej jest trening. Ciężki trening, ale też na równi dałbym, bo są dwa punkty, więc damy na równi i dieta. Dieta z nadwyżką kaloryczną. Musisz być na nadwyżce kalorycznej, żeby budować masę mięśniową. Niby są jakieś przypadki, gdy jesteśmy osobami mocno początkującymi, albo wracamy po kontuzji, to odbudowujemy, albo budujemy masę, tracąc tkankę tłuszczową, ale nigdy nie jest to na tej zasadzie, że tyle samo tracimy tkanki, co budujemy masy. Przeważnie to jest bardziej na tej zasadzie. Głównie zgubimy tą tkankę wagę, masę ciała, ale coś tam dołożymy, więc będzie to rekompozycja. Ale czy tak czy siak jakaś ilość wagi zejdzie w dół. Więc nie jest to typowe 1 do jednego, ale jest możliwe. Jednakże, im bardziej jesteś zaawansowany, zapomnij o rekompozycji. Nie da się tego praktycznie zrobić, więc skup się na jednym punkcie. Albo masuje, albo redukuje. Defi yy, nadwyżka kaloryczna. Jak wysoka powinna być? Jak najniższa, która daje nam przyrosty. Co mam na myśli? Jeżeli 200 kalorii daje nam przyrosty, OK, zostańmy przy 200 kaloriach, nie podbijajmy wyżej. Czyli mamy minimum te 200, ale czasami ktoś doda 200 kalorii, no i nie działa. To prawdopodobnie nie jesteś na nadwyżce. Musimy wiedzieć, ile jemy, bo też dużo osób mówi: O, jem dużo, co jest dużo? No, na początku z rana zjem dwa jajka i jakiegoś szejka. Potem mamy obiad i na kolację dwa szejki. I płatki owsiane. Czyli nie wiesz, ile jesz. Dowiedz się, ile jesz. Są kalkulatory na musclepower.pl. Macie kalkulator kalorii, jak sobie obliczyć wasze zapotrzebowanie. Pamiętajmy, że kalkulatory zawsze są jakimś wskaźnikiem. Pokazują nam coś plus, minus, powiedzmy w 90% dokładnie. Więc mogą się troszeczkę mylić. Zależy też to od naszej aktywności i tak dalej. Jeżeli jesteśmy bardzo aktywni. No to wiadomo, że tych kalorii musimy jeść troszeczkę więcej. No to 200 kalorii dodałem, nie idzie, dodaję kolejne 200, znowu 200 i tak, aż zacznie iść. Jak idzie, nic nie zmieniam. To jest kolejny błąd. Za szybko chcemy coś zrobić. Tak jak wspominałem, wielcy mistrzowie, osoby, które są największe, najlepszymi kulturystami, budują masę, a starają się nabierać jak najmniej tkanki tłuszczowej. Dlaczego? O tym sobie mówiliśmy już między innymi, bo tak naprawdę na redukcji im bardziej będziesz zatłuszczony, tym większa jest szansa na utratę tego, co zbudowałeś, a nie chcemy tego zrobić. Chcemy zachować jak najwięcej mięsa, tak? czyli tego, co zbudowaliśmy. Trening. Trening musi być intensywny, ale nie za intensywny. Co mam na myśli? Jeżeli, powiedzmy, że ćwiczymy sobie system push-pull-legs, tak? mamy push-pull, czyli okej. Okay. Mamy ruchy pchane, mamy ruchy przyciągane następnego dnia, a kolejnego dnia mamy trening nóg. Mam nadzieję, że wszystko to teraz rozjaśnia osobom, które nie wiedzą do końca, co to jest push pull legs. Dziękuję bardzo. I potem mamy dzień wolny i mamy znowu dni pchane, w którym wypychamy, tak? Budujemy sobie klatki, barkę i barki i triceps. Więc jeżeli mamy znowu zakwasy od jednego pusha do drugiego, czy od jednego dnia pchanego do drugiego, to pchamy mniej. To jest bardzo proste. Albo ciągamy mniej, albo nogamy mniej. Wiecie o co chodzi. Mam na myśli to, że jeżeli mamy dalej zakwasy, i powiedzmy, robiliśmy 10 serii na klatę, to jest za dużo, robimy 8. Mamy dalej zakwasy, ok, 7. Jest dobrze, zregenerowałem się. Super. Trafiłem na objętość, na której obecnie jestem w stanie wyjść. Robiłem za dużo dropsetów. Dropsety są właśnie punktem, który możemy teraz poruszyć, bo mogą one pomóc właśnie w tym okresie, gdy znajdujemy się w głębszej troszeczkę nadwyżce. Na początku, gdy wychodzimy, właśnie zaczynamy dopiero masę, nie jest to zupełnie potrzebne. Po co? Używamy sobie wszystkiego wtedy, gdy to potrzebujemy. Wróćmy do diety. Z czego dieta ma się składać? Białka, tłuszcze, węglowodany. Wow, Dawid, zabłysnąłeś. 2 g białka na kilogram masy ciała, około 0,7 do grama tłuszczy, reszta z węglowodanów. To jest bardzo, bardzo proste. I węglowodany są głównym źródłem energii sportowca, jeżeli chodzi o kulturystykę. Głównym. Co nie znaczy, i tutaj właśnie poruszę sobie temat keto chwilowo. Jeżeli keto jest jedyną dietą, nie mówię, że jest optymalna, nie mówię, że jest najlepsza, ale jeżeli jest jedyną dietą, którą umiesz utrzymać, to musisz pokombinować z keto. Z keto jest taka rzecz, że chcemy te węglowodany też windować jak najwyżej, damy radę. Ale jest to ciężkie, jednakże. Na przykład zapraszam do Pana Dobropolskiego, który mówi, ile można jeść, a ja to chyba nawet 200 węglowodanów około treningowo. Można? Można. Kiedy? Tak jak powiedziałem, około treningowo. Ale węglowodany będą dla nas głównym źródłem energii. Kiedy najwięcej węglowodanów? Około treningowo po prostu. Przed, podczas, po treningu. To jest dla nas najważniejsze. Punkt, który sobie drugi poruszymy. Właściwie to chyba trzeci albo czwarty, bo trochę tego tutaj sobie już zmiksowaliśmy, bo mówiliśmy najpierw o cierpliwości. Zaczynasz z zbyt wysokim, dużym BF. Body fat, brzuch fałdowany, będzie po polsku, żeby każdemu pracowało. Także masz za duży brzuch, zacząłeś już redukcję, masę i budujesz co? Niby się da budować mięsień, mając właśnie trochę więcej sadełka, tylko że problemem będzie potem redukowanie. I tak naprawdę dokładając jeszcze więcej smalcu, gdy mamy już smalec, nie chcemy tego, tak? Chcemy być jakkolwiek wyglądać jako kulturyści 24 na 7 365. Plus minus, wiadomo, że nie będziemy zawsze mega wyżyłowani, co już powiedziałam, ale zaczynasz ze zbyt dużym BF-em. Z jakiego BF-a zacząć? No i tutaj też punkt bardzo, 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 bardzo ważny. Nie kopiemy aż takiej dziury, jeżeli chcemy yy, rozpocząć masę. Co mam na myśli? Jeżeli nie startujemy w zawodach, schodzenie do 4-6% tkanki tłuszczowej nie będzie aż tak w 100% potrzebne dla większości. Dlaczego? Ponieważ po prostu to będzie dziura, w której, z której będziemy musieli się wykopać. Na początku i tak nasz organizm wyzbywa się stanów zapalnych, wyzbywa się wody, wyzbywa się zmęczenia. Chwila, 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 bo za szybko mówię. No i teraz wyzbywa się zmęczenia, i dopiero potem zabierze się za budowanie masy mięśniowej. I tak na początku on chce pierwsze te substraty po prostu sobie poświęcić na co? Na życie, no bo mówi kurczę, on 4% fatu muszę nabrać ile tam, i musi nabrać tkanki, glikogenu i tak dalej. Więc nie wykopujemy aż tak głębokiego gołu, dołu, więc nie schodzimy aż tak nisko z BF-em. Punkt trzeci, moim zdaniem, też mógłbym go nawet przyczepić do pierwszego, ale będzie oddzielny sen. Zaniedbujesz sen. Wiadomo, że nie każdy może sobie pozwolić na spanie tyle, ile wlezie, ale ile może, tyle może powinien spać. Minimum te 7-8 godzin, jeżeli nie, drzemka jeszcze w środku dnia. Staramy się spać, ile możemy. Tak naprawdę kiedyś powiedzenie szło, że kulturysta powinien leżeć jak najwięcej, siedzieć jak najwięcej, albo spać jak najwięcej, jeść i trenować. I tak powinno to wyglądać, mniej więcej, bo oprócz cardio, bo oczywiście cardio jest ważne i moim zdaniem powinniśmy je robić też na masie, o co sobie za chwilę poruszymy. I właśnie, sen. Tutaj sen jest królem, tak jak ja zawsze mówię. Sen jest odpowiedzialny za regenerację, za nasze samopoczucie, za to, jak też e, potem budujemy masę, więc sen musi być naprawdę zoptymalizowany. Jak go zoptymalizować? Codziennie stała pora snu, e, ograniczamy sobie wodę już jakieś dwie godziny przed, żeby nie pić jej za dużo. Oczywiście nie wyłączamy zupełnie, ale ograniczamy nie pijemy aż tyle. Możemy e, też e, zająć się suplementacją typu asfaganda, melatonina, e, magnes, które mogą pomóc. Waleriana też może pomóc, jeżeli ktoś chcę może spróbować, są różnego typu suplementy na sen, co jest bardzo, bardzo istotne. Kardio, kardio na masie. Kardioaktywność, tak sobie nazwijmy, prawda? Aktywność na masie. Albo jest za duża, albo jest za mała u większości. Zazwyczaj jest za mała. Dlaczego? Nie robicie kardio, nie dbacie o apetyt, apetyt zaczyna Wam siadać, no i... To jest główne właśnie założenie kardio. Ale kardio też pozytywnie wpływa na profil lipidowy, wpływa również na Waszą wydolność treningową, więc możecie ćwiczyć troszeczkę ciężej, troszkę więcej powtórzeń zrobić, a wiadomo, że treningi powinny być efektywne. Więc staramy się robić kardio, nawet bardziej bym je polecił na masie niż na redukcji. Dlaczego? Bo ponieważ na redukcji one może być tylko i wyłącznie... Używane jako narzędzie do wytworzenia deficytu, nie jest ono konieczne. Jednakże, gdy mówimy sobie o masie, no to ma ono bardzo dużo benefitów, też jeżeli chodzi o serce, jeżeli chodzi o lipidy, może ono pomagać, więc musimy sobie jakąś aktywność robić. Też, jeżeli chodzi o trawienie, to bardzo ważne jest, żeby na przykład, gdy już ono siada, Jednym z takich rozwiązań, i tutaj od razu przejdziemy sobie do apetytu i trawienia, jest właśnie aktywność, czyli przy, wtedy sobie albo włączamy te kardio, którego do tej pory nie robiliśmy, albo na przykład po każdym posiłku robimy tysiąc kroków. Nazwiemy apetyt. Nie dbasz o apetyt. I tutaj też cukier sobie damy. Musimy dbać o cukier. Musimy poziomem cukru się przejmować i się zajmować. Dlaczego im wyższy cukier, tym potem też gospodarka zaczyna siadać i też budujemy gorzej i też pamiętajmy o jednym, cukier równa się dokładnie podwyższone ciśnienie i parametry zdrowotne. Więc musimy się też zająć odpowiednią suplementacją na masie, jeżeli chcecie, to nagram oddzielny materiał. Dajcie znać w komentarzach, jeżeli chodzi o suplementację, czy to na masie, czy to na redukcji. Dajcie znać. Ale jeżeli chodzi o apetyt, tak jak mówię, jakie rzeczy możemy sobie użyć? Przede wszystkim, tak jak wspomniałem, aktywność woda, nawodnienie to jest bardzo, bardzo ważne. 30-40 ml na kilogram masy ciała, wody dziennie. No i do tego, jeżeli mówimy sobie o apetycie, enzymy trawienne takie rzeczy mogą nam pomóc, ale nie zapominajmy o owocach i warzywach w diecie, które są niesamowicie istotne. Ilość błonnika powinna być dostarczana odpowiednia i tutaj też musimy dobrać, bo niektórzy jedzą za dużo błonnika, za mało, czyli zapycha albo nie dopycha, nie wypycha, o tak to nazwijmy, jesteś cały czas zakorkowany. Bardzo ważne punkty, jeżeli chodzi o budowanie masy. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie to, co jest najlepsze, czyli polubienia i tak dalej i widzimy się już niebawem. Dajcie znać w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć, o czym chcielibyście usłyszeć i tak dalej. Piona.